sobie można smalczykiem posmarować kanapeczki. Hejka! Witam się z wami wszystkimi bardzo serdecznie, co chyba kapelusz za duży kupiłam. Jesteście właśnie teraz na kanale Heksaważy i dzisiaj gwiazdą naszego odcinka jest chleb. Chleb, ale taki wiecie, chleb, tekturka z ziaren, szybki, prosty przepis, zdrowy, naprawdę, dużo czasu nie zajmuje, warto spróbować, uważam. Więc co? Robimy! Zapraszam! Żeby zrobić nasze keto chrupiące tekturki, nasz keto chleb, potrzebujemy oczywiście ziaren. Ja użyję sobie różnych ziaren, możecie sobie zrobić mieszankę ziaren, jaką chcecie. No to co? Lecimy z tematem. Potrzebujemy pestki z dyni, trzy łyżki pestek z dyni, trzy. Dalej lecimy z tematem. Trzy łyżki ziaren słonecznika. Tak jest. Łyżka sezamu, proszę bardzo. Łyżka nasion. I damy sobie, tutaj jest siemię lniane. Moje niestety już jest takie, wiecie, zmielone troszeczkę. Dwie łyżki. Tak, 1/4 łyżeczka soli. I teraz do tego wszystkiego musimy dodać białko z jajka. Żółtko sobie oddzielimy. Potrzebujemy same białko. Białko teraz wlewamy do naszych ziaren. Tak jest. I musimy wszystko dobrze wymieszać. I tak powstałą masę teraz przekładamy na papier do pieczenia, na blaszkę. Tak, przełożymy sobie tu. Tak, rozłożymy. Teraz musimy sobie podzielić na porcje. Ja proponuję od razu sobie tu oddzielić. Dobra, może się zdarzyć tak, że ktoś nie lubi wszystkich ziaren, więc zrobimy sobie też taki właśnie chleb, tekturkę, kruchy chlebek z samego słonecznika. W tym celu po prostu musimy wsypać słonecznik do kubka, jakieś 3/4 kubka słonecznika. No, 3/4 miało być, no dobra. 3/4 kubka, u mnie jest połowa, no tak mówię wam, na oko lecimy, nie? No. Dajemy sobie trochę soli, wbijamy tu też białko z jajka, wlewamy do naszego słonecznika, mieszamy wszystko. Tak jest, damy sobie może obok, co? Myślicie, że nam starczy tu tego, czy nie starczy? No, Heksa nie pomyślała. No, tak. Wlewamy tak samo ten nasz słonecznik na blachę, proszę bardzo. Dzielimy teraz na części. Dobra, podzielimy sobie teraz nasz chleb. Tak, żeby się nam potem nie połamało zbytnio. Tak przygotowane ziarna lądują teraz w piekarniku na 60 stopni, jakieś pół godzinki. W zasadzie będziemy po prostu je suszyć. No i zobaczcie, 35 minut w piekarniku na 60 stopni, opcja góra-dół. Chlebek już jest suchy. Nasz chlebek, tekturka jest suchy. W trakcie pieczenia możecie sprawdzić, jak już jest suchy, to możecie obrócić na drugą stronę. Ja na przykład ten kawałek obróciłam, bo one mogą być jeszcze wilgotne spod spodu. Ale poczekam, poczekam sobie właśnie, aż wystygnie i odkleimy je. O, widzicie, jeszcze trochę wilgotne, ale to nic. Tak, poczekamy teraz, aż chlebki wystygną i możemy jeść. No to co, jakaś kanapka by się przydała, to nie? To robimy. Tak, można sobie posmarować masłem. No pyszności wam powiem, pyszności. No to co, działamy z kanapkami, co nie?
nasz smalczyk. Patrzcie, jak sobie można smalczykiem posmarować kanapeczki. Chciała do skwarki się dostać. Jak właśnie widzieliście, szybko, prosto, bez tam żadnych zbędnych, wiecie, ja już sobie tutaj wcinam. Można sobie zrobić kanapeczki, ja akurat sobie teraz wcinam ze smalcem. No, pyszności. Naprawdę.